Jak może wyglądać energetyka na Ziemi za kilkadziesiąt lat? No powiedzmy w drugiej połowie naszego stulecia. Naukowcy przewidują możliwość trzech scenariuszy. Optymistyczny, pesymistyczny i pośredni. Wariant optymistyczny zakłada całkowity przełom za sprawą technologii, która da nam praktycznie niewyczerpane źródło bezpiecznej energii, które uratuje Ziemię od degradacji, ludzkość od wojen o surowce i wodę i dodatkowo pozwoli człowiekowi penetrować Układ Słoneczny. Temu, by ziścił się scenariusz pozytywny, służy europejski i światowy program o tajemniczo brzmiącej nazwie ITER, w którym aktywnie uczestniczą dwie szczecińskie uczelnie, ZUT i Akademia Morska. Właśnie dwóch uczonych, fizyków z Akademii Morskiej, zaprasza nas teraz na krótkie seminarium, któremu można by nadać tytuł Podglądanie Słońca, czyli Moc Obważanka. No to spróbujmy zajrzeć na Słońce. No dzisiaj aura jest niekorzystna, całkowite zachmurzenie, trochę siąpi deszcz. No i popularnie się mówi, że Słońca nie ma, ale to Słońce jednak cały czas pracuje i to częściowo na naszą rzecz. Podobno to wszystko zaczęło się od podglądania Słońca. No tak, już po stworzeniu teorii względności zostało jasne, że źródłem energii może być reakcja fuzji, to jest złączenie lekkich atomów wodoru do ciężkich atomów гелия с выделением энергии. И то есть идея термонуклеарного реактора. Мы, кажется, там из того реактора цоденник, когда Słońce есть на небе. Факт есть такой, что подчас синтезы легких нуклеонов в тяжелые элементы выделяется огромная ilość энергии. Wydziela się ogromna ilość energii i takie reakcje, takiego typu tak zwanej syntezy termojądrowej zachodzą na Słońcu. To można jakoś wzorem prostym zapisać? Tak, jedne z reakcji jądrowych, jakie zachodzą na Słońcu, to są reakcje deuter plus tryt, deuter 2, tryt 3. W wyniku powstaje jądro helu 4 albo cząstka alfa i neutron 1. I teraz oprócz tego wydziela się ogromną ilość energii. Z tego 3,5 megaelektronowolta energii unosi jądro helu, natomiast 13,1 megaelektronowolta energii unoszą te neutrony. I takiego typu reakcje między innymi zachodzą na Słońcu. Te reaktory takie, można powiedzieć teraz klasyczne, które już pracują w elektrowniach, to są reaktory, które funkcjonują na zasadzie rozszczepienia jądra atomowego. To znaczy niektóre pierwiastki, które występują w przyrodzie, są promieniotwórcze i teraz w 40 latach ubiegłego stulecia Fermi zauważył, że bombardowanie izotopów uranu neutronami. Akurat neutrony są najlepszymi pociskami, bo one są elektrycznie obojętne i wnikają głęboko w strukturę jądra atomowego, powoduje rozszczepienie jądra ciężkiego pierwiastka na dwa jądra zdecydowanie mniejsze, mniej więcej połowę mniejsze. I w wyniku takiego rozszczepienia, bo to jest reakcja rozszczepienia, wydziela się też ogromna ilość energii. No skoro mamy taką doskonałą technologię, to po co poszukujemy dalej? Brakuje energii w ogóle. Nawet elektrownie nuklearne, to jest tradycyjne, nie mogą zabezpieczyć zapotrzebowania w energii dla całego świata. I poszukiwanie nowych rodzajów energii jest, no można powiedzieć, taka najważniejsza cel fizyków. Nawet te elektrownie jądrowe, które pracują na zasadzie rozszczepienia jądrowego, potrzebują paliwa. Tym paliwem są pierwiastki promieniotwórcze, których zasób jest też w jakiś sposób ograniczony. Natomiast ten krok, jakim idzie energetyka termojądrowa, to idzie w tym kierunku, żeby paliwem był wodór. Wodór, czy izotopy wodoru, tak jak tutaj w tej reakcji, 99,9 pierwiastka w wszechświecie to stanowi wodór.
a więc paliwa mamy pod dostatkiem. Czyli można powiedzieć, że jest to źródło niewyczerpane. Jeżeli uda się to wszystko, co zaplanowali fizycy, a to wszystko idzie w dobrym kierunku, no to jesteśmy przekonani, że ludzkość rozwiąże problemy energetyczne na miliony lat. Na razie człowiekowi udało się tak naśladować Słońce, że zbudował bombę wodorową. Ale przecież nie o to chodzi. Zawsze niestety są uboczne efekty i Einstein, wielu fizyków wstydziło się za to, co stało się w Hiroshimie czy w Nagasaki. No ale taka chyba jest niestety cena postępu, można ubolewać, ale już nic się w tej materii nie da zrobić. Natomiast rzeczywiście ta niekontrolowana fuzja termojądrowa, jaka zachodzi w bombach wodorowych, to było pierwszy krok w tym kierunku. Czyli to jest dokładnie to samo. To jest to ta sama reakcja, tyle, że nie potrafimy jej okiełznać. Nie tak? Potrafiliśmy, teraz już potrafimy. Żeby reakcja syntezy jądrowej w takim kierunku szła, to musimy uzyskać temperaturę ponad 150 milionów kelwinów. I teraz proszę popatrzeć, jakiego typu to są wyzwania. Z jednej strony ogromna temperatura, a z drugiej strony chcemy to Słońce zamknąć w jakimś pudełku, żeby to nie była bomba, tylko żeby to był jakiś reaktor termojądrowy, który ma służyć no, dla rozwoju ludzkości, a nie dla jej zguby. I teraz tak, z czego musi być to pudełko? Wiemy już, wiemy, jakie to pudełko musi być. To jest właśnie ten tokamak. No właśnie, z pańskiego życiorysu naukowego, panie profesorze, wynika, że w przeszłości współpracował pan z fizykiem, który budował podwaliny tej technologii. To była obserwacja, można powiedzieć, profesora Sacharowa, który z jednej strony był jednym z ojców bomby wodorowej, a z innej strony zaproponował takie już pokojowe zastosowanie energii termonuklearnej i zaproponował razem ze swoim nauczycielem, Игорем Тамом запропонував уженцення, яке називається токамак. Що ж то таке? Може, то можна би було нарисувати? Токамак – то є така обважанка, якщо так можна повідати, яка завіра плазму. Чи фігура пристрінна в кшталті обважанка, називана торусом. Торусом, так. Да. І такий тур запропоновано називати токамаком, для того, що це абревіатура з російських слов «ток», «пронт», «к» – «камера», «м» – «магнез» і остатнє «к» – «катушка», тобто «цевка». Значить, тут є «цевка» між іншими надпроводничонця, і тут треба тримати температуру 4 градуса Кельвина, а тут и температура 150 миллионов ступеней, то велика разница температуры и технично, то очень трудно для развязания проблемы. Что ж такое есть ИТЕР? Как się до этого włączamy? ИТЕР то есть, с одной стороны, ogólnoświatowy program, a z drugiej strony to jest nazwa kolejnego reaktora termonuklearnego, który no, zdecydowano, że powstaje we Francji, w Cadarache, to jest na południu Francji. To jest reaktor budowany kosztami, wspólnymi kosztami Unii Europejskiej, Japonii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Rosji, a więc o globalnym zasięgu. I ten reaktor no, też będzie reaktorem wyłącznie badawczym. Jaki zatem wkład w te badania ma kilku szczecińskich naukowców, konkretnie panowie? No, my zajmujemy się tylko takim drobnym wycinkiem związanym z diagnostyką plazmy. To jest kontrola tego, co się dzieje w tym reaktorze. Ze względu na te ekstremalne warunki, jakie tam panują, no, my nie jesteśmy w stanie wykorzystywać takich klasycznych, typowych pomiarów. My zajmujemy się wykorzystaniem polarymetrii w diagnostyce tej termonuklearnej plazmy. Co to znaczy? Wykorzystujemy fale elektromagnetyczne o określonej częstości, czyli długości, które są falami poprzecznymi, a więc ulegają zjawisku polaryzacji. I teraz taka fala elektromagnetyczna przechodząca przez tą wysoce namagnetyzowaną plazmę zmienia swój stan polaryzacji. I na podstawie tych zmian stanu polaryzacji tej wiązki możemy określić interesujące nas parametry plazmy. Spróbujmy zatem dookreślić i uwypuklić rolę w tych badaniach dwóch szczecińskich uczelni.
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, no i Akademii Morskiej. Inicjatorem przyłączenia do Euratomu był profesor Bierczyński, który wówczas był rektorem Politechniki. I jego szerokie takie połączenia z fizykami, z inżynierami różnych dziedzin pokazali, że był stworzony Euratom, i kiedy Polska stała członkiem Unii Europejskiej, powstała możliwość przyłączyć się do Euratoma. I profesor Bierczyński organizował takie spotkanie w Szczecinie, na którym były wystawione różne projekty, które mogły być korzystne dla Euratoma. Ну и два проекта, один наш полириметрия плазма, а другий проект со стороны ЗУТа, стали подставой нашей сотрудничества с Евротом. Физики твердят, что мерена взором Эйнштейна утрата массы Солнца в процессе термонуклеарном, то это 4 миллиона тонн на секунду. Докладно. Скоро мы возьмем эту массу, то przecież natychmiast znikniemy, jak uruchomimy taki proces. To śmiesznie postawione pytanie? Są różne masy, tak? C kwadrat. Masa Słońca tak wielka w porównaniu z masą Takamaku, że to nieporównalne. Takamak może istnieć, jeżeli Słońce istnieje ili będzie istniało 5 miliardów lat, to Takamak też kilka miliardów lat może. Jak daleka droga przed nami do tej upragnionej energii? Planuje się, że ITER jako reaktor, taki stricte badawczy, powstanie około roku 2020. Następny reaktor, DEMO, który już będzie czymś pośrednim pomiędzy reaktorem badawczym, a już takim elektrownią, mówiąc dosłownie, planuje się około 2030 roku. Z kolei PROTO, pierwsza już taka formalna elektrownia termojądrowa, 2040-2050 rok. No jest takie powiedzenie starożytnych: vita est iter ad mortem. Dziękuję panu bardzo za tę kropelkę optymizmu. No może któryś z nas dożyje. To jest tylko sposób, jak to utrzymać.